Cześć wszystkim z tej strony Astrid, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 2. No i tak, dzisiaj akurat na szczęście mi nie powinni wiercić, więc lecimy. Swoją drogą mam kolejny upgrade technologiczny, tym razem nie klawiatura, a myszka. Swoją drogą właśnie poprzednio nam tutaj znaleźliśmy pod mostem tego w ogóle. Ja chyba wam albo dograłam, albo jeszcze... Nie, chyba wam jeszcze nie dograłam, ale zdecydowałam się, że dogram wam końcówkę do poprzedniego odcinka. Tak, to było wczoraj, już mam problemy z pamięcią. Tak więc lecimy w stronę chyba misji głównej, bo poprzednio żeśmy trochę śledzili nasze cele teraźniejsze. Mamy 20 tysięcy skrzyni willi, to może ja się wrócę do willi w sumie. Kurczę, akurat jest przewoźnik niedaleko, a potem trzeba tutaj grzać, no dobra. Ach, wreszcie mi działa dobrze kółko od myszki, bo wiecie, już standardowe uszkodzenie myszki, prawda, nie może, w sensie inaczej, standardowe uszkodzenie myszki, jakim jest kółko od myszki po prostu. Pierwsza rzecz, która się psuje w każdej myszce, kółko. Ja wiem trochę, w sensie znalazłam informację, że da się naprawić na przykład, że się wam, że tak powiem, przesuwa myszka, znaczy kółko od myszki. Wiecie, jak chcecie na przykład scrollować w dół, scrollować w górę, to wam się właśnie źle scrolluje. Natomiast ja miałam problem taki, że mi się nie chciało kliknąć kółko od myszki, nie działo mi przycisk właśnie w tym kółku od myszki. A to jest już problem, który w zasadzie ja nie wiem, czy się da naprawić, więc jeśli wy macie taką informację, to dajcie znać. Ja mam jeszcze tą myszkę starą, a póki co mam nową i się cieszą. Może ktoś z was właśnie wie więcej trochę niż ja. To jest bardzo prawdopodobne. Dobra, w takim razie tutaj do Claudii. Wiecie co, ja wiem, że teraz słyszycie intensywnie moją klawiaturę, bo ja ją słyszę, jak mam słuchawki na uszach. Natomiast jakoś mnie satysfakcjonuje to jej klikanie. Albo właśnie słyszycie, albo nie, nie jestem pewna, bo też mówiłam, że spróbuję wam wyciąć. I jeszcze się nie zabierałam za obróbkę tamtych odcinków, więc nie wiem. Może jakieś szkolenie bojowe ten raz na ruski rok? Chociaż nie, bo z tego co pamiętam, to... szkolenia tutaj bojowe są warte 10 tysięcy florenów i chociaż o ile tyle mam, to jednak bym chciała wydać trochę na zbroję. To jest akurat prawda. Czy ja mam coś do naprawienia? Mam, ale ja będę kupowała nową, to może nie będę wydawała jeszcze. Tutaj 6 tysięcy na nagolenniki. Za rękawie, poproszę. Metalowe i w tym momencie mamy chyba cały set metalowy, co nie? I kupimy sobie jakiś kurczę nowy. Które też mi da więcej do ochrony. Ja wiem, że mogłam od razu kupić właśnie ten Misa Gliasa zamiast kupować metalowe, ale stwierdziłam, że właśnie chcę wszystko mieć, więc no trzeba było kupić. Dobra, mała broń, sztylet, na sztylet mnie stać. Też sobie może kupię parowania trochę mniej, ale... A ja mam ten metalowy cestus i miałam go sobie... Nie, czekaj, mam ten metalowy cestus, czy nie mam? Czekajcie. To jest to. No ja mam ten metalowy cestus, chyba. Czekajcie, weźże człowieku, zamień ze mną parę słów. Masz już ten przedmiot, no właśnie. Czekajcie, zrobimy sobie w ten sposób wyposażenie, uzbrojenie. Ojojoj, nóż, o nóż mi chodzi, aha. Metalowy cestus, o. A może to jest do tego, do walki wręcz? Coś. No, możliwe. Nie wiem, aż normalnie. Nie mam zielonego pojęcia, idziemy. O. Aha, czyli ten metalowy cestus to prawdopodobnie mi obrażenia do walki wręcz dodaje. Zakładam. Więc sobie może kupię ten sztylet, żeby mieć coś więcej. Co prawda chyba parowanie będę miała mniejsze, ale cicho. Metalowy cestus. Masz już ten przedmiot. Masz już ten przedmiot. Nie wiem, zabrało mi to metalową łapę, czy nie? Nie, no mam nadal. Dobra, nieważne, wartość Monterey Jenny i tak wzrasta, więc jest dobrze ostatecznie. Panie, obrazy poproszę. Ekstaza świętego Franciszka, a dawaj. I na Batisse i Federico mnie już nie stać. To olać, idziemy dalej. W takim razie znowu do przewoźnika idziemy. Wartość Monterey Jenny odrobinkę wzrosła.
A teraz będzie wzrastała chyba jeszcze bardziej, bo właśnie ja nie wiem, kiedy będzie nowa ta, nowa, jak to się nazywa, na Boga, nowa sekwencja wspomnień, gdzie podczas właśnie nowej sekwencji wspomnień zostają dodane kolejne towary do handlowania dla naszych handlarzy, więc właśnie zobaczymy, kiedy będziemy mogli kupić nowe elementy zbroi, a elementy zbroi oraz bronie są najdroższe, więc wiecie, dopóki nie będzie nowych, to nie będziemy aż tak wiele wydawać, więc będzie nas bardziej stać na właśnie ten, na obrazy. Dobra, ja uciekam od tych żołnierzy, bo oni mnie nie lubią już na wstępie. Tu jest krawiec zaraz obok, ale to chyba właśnie też zaraz obok mam, co nie? To palaco? Ta, to jest zaraz obok. Tylko, że oczywiście, kurczę, człowieku, bądź mądry i znajdź mostek tam do tego palaco. Dobra, to ja sobie pędzę. Bo to chyba mniej więcej tutaj był mostek, albo troszeczkę dalej, ale właśnie mniej więcej tu i tak. Co ty robisz? Ezio, to jest niepotrzebne. Dobra, i teraz nie ma w ogóle żołnierzy tutaj strzegących tego palaca, więc spoko rzecz. Drzwi są otwarte, to ja bym chciała wejść, a nie wbiegać na drzwi. Dobra, cześć Rosa. Myślałam, że Antonio, ale Rosa. Desolato, mia cara, but I am not here to play. I must speak with Antonio. It's urgent. Antonio! Ezio's here! Ezio, is everything all right? Carlo Grimaldi and the Barbargo are in league with the one they call the Spaniard. They're going to murder the Doge and replace him with one of their own. They will have all of Venezia. Your entire fleet in their grasp. And they call me a criminal. Then you'll help me. You have me on your side, brother. And the support of all my men. And women. Grazie, amici. But, Ezio, I must warn you. It's not going to be so easy this time. Palazzo Ducale is the most heavily guarded building in Venezia. Nothing is impenetrable. This is why we like you, Ezio. Come, let's go take a look. We'll come up with a plan. Pamiętam to rozejrzenie się, że tak to ujrzą. Jeżeli nie uda się za pierwszym razem, znajdź sposób na zakradnięcie się do Palazzo Ducale. Poproszę. Pamiętam tą misję rozejrzenia się wraz z Antoniem właśnie. Treachery like this no longer surprises me. When I was a child, we were taught that the nobles were just and kind. I believed it, though my father was only a cobbler and my mother a scullery maid. I aspired to be much more. I studied hard. I persevered. But the nobles would never have me. If you are not born one of them, acceptance is impossible. So I ask you, Ezio, who are the true nobles of Venezia? Men like Carlo Grimaldi and Marco Barbarigo? No! I say we are the thieves and mercenary and whores. While we work to save this city and its people, the nobles seek to make it their plaything. Daje mu się wygadać tutaj, właśnie dlatego tak powoli chodzę, żeby właśnie dialog doszedł do skutku i widzę, że już skończył sobie gadać, więc lecimy dalej. Tutaj do miejsca, w którym mamy się znaleźć. Scout the palazzo carefully. See it from every angle. We just might find a way in. I know of a tall campanile behind the palazzo. Or we might find a way to climb the back of the basilica. Do you have any ideas? I assume the front door is out. Va bene. We'll try the front door as well, Saputello. Czekajcie, w ogóle, bo ja mam tutaj jeszcze okno otwarte. A, zapomniałam go zamknąć wcześniej. Dobra, lecimy w takim razie. Tam mamy się wspiąć, czy... czy może, nie wiem, jakoś obok mamy stanąć? Nie mam zielonego pojęcia. Fajnie by było jednak obok, bo tutaj to był ból się wspinać. Nie, no niżej jest... Jest cel naszego wspomnienia, z tego co widzę. O, tutaj właśnie. Chodź, Antonio. What do you think? We're not getting in this way. They'll have time to murder the Doge before we're able to get through all these guards. Dobra, czyli to odpada, dobrze wiedzieć. W takim razie gdzieś od drugiej strony mamy się udać, dobra. W ogóle mam teraz pierwsze użycie tej myszki, bo szczerze przyznam, że
że piszczy mi w uchu, to po pierwsze. Bo szczerze przyznam, że właśnie ja ją dopiero co praktycznie odpakowałam, więc no jak mówię, to jest pierwsze użycie mojej myszki. I tak stwierdziłam, że o, nagram od razu. To mógł być zły pomysł, ale cicho. Dobra, wchodzimy w takim razie na górę. Tutaj mamy granicę wspomnienia, rzecz jasna. Ty się tu wespniesz, Ezio. Jak mi Antonio tutaj spadnie, to będzie lipa, bo on nie powinien właśnie umrzeć podczas wykonywania tego wspomnienia. Jakby nie było, jest nam potrzebny dość. Chodź, Antonio, czekam na ciebie. Tu chyba był w ogóle punkt też widokowy, ale... I to sobie poczekamy na niego chwilę, bo ja oczywiście jestem gotowa, stoję tutaj w progu, że tak to ujmę, a ty się jeszcze, no... Ty się wspinasz już chyba po drabinie, więc też dobrze. Chodź, chodź. Nie widzę trochę, ale... A, z tej strony, przepraszam. Dobra, czyli mamy jeszcze tam dotrzeć, dobra, do kapliczki zdaje się. No dobra, w takim razie wykonujemy skok wiary. Czy Antonio też umie? Antonio, co ty odwalasz? Antonio chyba nie umie. Dobrze wiedzieć. Przy okazji wywalił mi właśnie wiadomość, żebym... Co ty robisz? Ezio, uspokój się. Wywaliło mi wiadomość, żebym się zmniejszyła odległość od mojego celu, czyli właśnie od Antonia. Ale my tego oczywiście nie robimy. U nas to jest twardo. Ty musisz nadążać, nie ja za tobą. Ty musisz nadążać za mną, a nie ja za tobą. O. Swoją drogą, może sobie staniemy przy panu aptekarzu, bo chcę zobaczyć, czy wszystko mam. I mam. Więc dobrze, mamy granicę wspomnień, rzecz jasna od razu też. Więc mamy się udać chyba... A, tutaj, dobra. Okej. Okay. No to tutaj. Pójdziesz pierwszy? Fajnie by było. Looks like there's a perfect path up the scaffolding to the roof of the basilica. Shall we? Jasne. Ja musiałam się troszeczkę wody napić. W ogóle dzisiaj strasznie spragniona jestem. Nie wiem od czego, ale strasznie dużo wody piję właśnie. Głównie w trakcie, jak oni gadają, ale jednak no, zdarza mi się, wiecie, podczas... Jak już się scenka skończy, to ja nadal sobie piję. Dobra, lecimy w takim razie tu. O, i czekamy na Antonia. Antonio, gdzie Antonio? Tam. Chodź, Antonio. No i co powiesz? Ładny, ładny budynek. Jakim cudem go żeście wypatrzyli? How dare you? I'm sorry. Mi dispiace. I meant nothing by it. I'm only looking out for your safety. We're running out of time. There's no way through this fence, and there are guards everywhere. Diavolo! Andiamo. It's impossible. There's no way in or out for men. Only birds. Yes. Birds. Where are you going now? To see my friend Leonardo. O, no tak, bo przecież on wymyślał latającą maszynerię jakąś, Carlo Grimaldi. Carlo Grimaldi. Emerging from his palace in Monaco with a craving for political power, Carlo quickly became a key guest at the tables of Venetian nobility. While his reputation for discretion earned him entrance into the back rooms. Here's how the old bastard ended up in the Council of Ten. While visiting the head of the council, Ignacio Contarini, Carlo ran into Ignacio's daughter. Desperate for help and aware of Carlo's trustworthy reputation, she confided in him. Her father had arranged her marriage, but she wanted to run away with the son of one of the servants. They'd been in love since they were children, and they planned to start a new life in Milan where they could be free of her father. Carlo suggested immediate action, an escape by ship that night. The two lovers followed his instructions, and as they climbed the gangplank, they were free. That is, until Ignacio appeared on deck. Carlo was rewarded for his loyalty to the Contarini family. While true love, well, see for yourself. Przykra sprawa. Ale cóż, niestety tak się kiedyś robiło, prawda? Jakby mezalians to była chyba jedna z najcięższych zbrodni w tych czasach.
O mój Boże, aż się przykro na duszy robi. No to w takim razie musimy się pocieszyć tym, że idziemy zobaczyć naszego przyjaciela Leonarda w tym momencie. Leonardo? To się odmienia? Nie mam zielonego pojęcia, ale chyba się odmienia, tak mi się wydaje. Nieważne. W takim razie, no po prostu lecimy odwiedzić naszego drogiego przyjaciela. Z imieniem na L, które nie wiem, czy się odmienia, czy też nie. Nieważne, naprawdę. W takim razie biegniemy powoli do niego z naszym stałym tempem, dlatego mówię, że powoli. To jest, jak mówię, takie stałe tempo. No i dobra, może sobie jakoś uda mi się skrócić, jakbym tutaj przeskoczyła. No, jakoś chyba tak, wydaje mi się. Więc dobra, mokra i wesoła, lecę dalej. Na spotkanie z przyjacielem. A teraz takie Ezio się stawia się na progu właśnie, jest na progu tego Leonarda, prawda? I jest cały przemoczony i jest takie: Ezio, co ty tu robisz? Taki cały przemoczony, a wiesz, szukałem skrótu do twojego domu. Chodź tu. Gdzież ty się... O, teraz dobrze. No, wejrzy się. Dobra, na szczęście nie dostałam w ogóle rozgłosu za to, że coś takiego porobiłam, więc dobrze. O mój Boże. Leonardo, jak do ciebie się dostać najkrótszą możliwą drogą? Ja nie wiem. Gdzie ty mieszkasz w ogóle? W sensie wiem, gdzie mieszkasz mniej więcej, bardzo mniej więcej, ale... O, już widzę twoje domostwo! W sensie, tak jakby widzę twoje domostwo. O, to chyba tutaj będzie. Leonardo, przyjacielu, otwieraj w trybie nagłym. I need your help, Leonardo. Does it work? What? What are you asking? Does it work, Leonardo? Can it really fly? I don't know. It's only a prototype. An idea. It's not ready yet. Have you tried it? No. It's too dangerous. To test it, you'd have to leap off a tower. Who would be mad enough to do a thing like that? Leonardo, I think you just found your madman. Tak, oczywiście, w końcu wiadomo, że jesteśmy szaleni. No spójrz tylko na te oczy, płonie w nich ogień, który już wskazuje, że trzymaj się ode mnie z daleka, bo będzie źle. Nie ma zysku bez ryzyka, wypróbuj latającą machinę Leonarda, poproszę. Czyli jednak się odmienia, skoro gra sama mnie o tym informuje. So, how does she work? Have you ever watched a bird in flight? It's not about being lighter than air. It's about grace and balance. You must use your body's own weight to control your elevation and direction. Good luck, Ezio. Dobra, zobaczymy, co żeś stworzył, Leonardo. Mam nadzieję, że podziała. Trochę mi się ścina gra z wrażenia dla twojego geniuszu. No i dobra, lecimy w takim razie. Przetestuj machinę latającą. Tak, będziemy trochę właśnie latali sobie, ale wiadomo, że to nie podziała za dobrze. Czekaj chwilę, bo ja tak właśnie tak chcę jakoś kontrolowanie. Ja tutaj kontroluję ten mój lot, ludzie, no. Dobra, i tak właśnie jest mi przeznaczone się rozbić, więc... I can't believe it! It worked! It really worked! You flew, Ezio! You flew! Raczej szybowałam. Not very far. Well, what were you expecting? The machine wasn't designed for distance. All right, look, let me go over my plans here. Maybe I can find some way to extend the duration of the flight. Ezio, my men tell me Carlo has the poison. We must hurry. Antonio, this is Leonardo, the master inventor who built this pezzo di merda. Hey, it's not the machine's fault. It's mine. I checked and rechecked my blueprints. It's just impossible. I don't know how to extend the flight. Ah, che idea del cazzo! O proszę. Of course! Genio! What is he doing now? It rises. It needs fire. Heated air under its wings will lift the machine. Leonardo, what good is one fire going to do? Not one fire, Ezio. A dozen, built all across the city. Enough to carry you from here all the way to the Palazzo Ducale. How? Ah, capisco. My men could do that, but you are forgetting about the guards. Don't worry.
I will take care of them. I'll give the order to have my men moving behind you and hold the locations. They'll light them all up the second the sun goes down over San Marco. Dobry początek to połowa sukcesu. Zajmij się strażnikami, żeby Antonio i jego ludzie mogli rozpalić ogniska umożliwiające wydłużenie lotu machiny latającej. Jasne, że tak. Właśnie będziemy testować jeszcze bardziej maszynę latającą Leonarda. Oczyszczone rejony, 4 aż, tak? Mamy 7000 florenów, całkiem sporawo. Całkiem fajna ilość właśnie. I teraz tak, wydaje mi się, że tutaj jest skarbek, to tak po pierwsze. Wydaje mi się, że tutaj właśnie teraz sobie tworzymy jakąś drogę właśnie najwygodniejszą, ale to nie oznacza, że nie będzie jakichś innych możliwych do obrania dróg. Nie jestem do końca właśnie tego pewna, bo tak średnio pamiętam akurat tą misję, jeśli chodzi o właśnie machinę latającą Leonarda. Swoją drogą, czekajcie sekundkę, muszę sobie sięgnąć po mój telefon, muszę go mieć troszeczkę bliżej siebie. No i dobra, w takim razie... Co, ci strażnicy są na dole? A, spoko. Akurat będzie na podwójne zabójstwo z powietrza. Idealnie. No ale wejrzyj się, człowieku. O, tu. Poproszę. Wejdź. Bardzo ładnie. Okej, w takim razie mamy tutaj dwóch zbójów. Dam radę stąd? Nie, niespecjalnie chyba. A, może? Okej, dało radę. Aj. O, okej. Pan naprawdę chciał bardzo do kąpieli. Nie mógł się w ogóle doczekać. Dobra, tutaj tak zrobimy. W ogóle tęsknię za taką jedną mechaniką, która jest w nowszych częściach, ale ona jest dosłownie w części następnej, czyli w Brotherhoodzie, więc nie będzie aż tak długo, zanim ją dostaniemy. Nie minie aż tak dużo czasu, zanim ją dostaniemy, więc to też jest właśnie spoko. Tutaj mogę wynająć grupę złodziei, ale trochę mi to w tej chwili zbędne. Za to sobie może użyję drabiny, żeby szybciej wejść. To nie będzie zbędne. Jest całkiem produktywne wręcz, bym powiedziała. I dobra. Czekajcie. O, w ten sposób. I jeszcze jeden. I do widzenia. Trochę szkoda, że już, no, że nie zabijają naszych drogich łuczników na raz, ale idzie, jak sądzę, przeżyć. Dobra, ja nie, w ogóle nie wiem. No potem to ja raczej nie dam się przedostać na drugą stronę, po tych masztach, a trochę szkoda, fajnie by było. Dobra, w takim razie, nie zatop się, Ezio, tylko chciałam powiedzieć, że zanurz się, o. Dobra, to był lekki fail, ale się udało. Więc dobrze. To był lekki fail, ale się udało. I to się liczy, nie? Uwaga, teren strzeżony. No tyle to i ja wiem, dzięki za info. Gro, moja droga kochana. Ale nie no, szczerze jestem zadziwiona, że to się udało, bo tak losowo ciachnęłam obok nich, kurczę, nożem tym latającym, bo... Nożem latającym, tak dokładnie, bo zapomniałam, że mam właśnie wybrane te nożyki do rzucania zamiast ukrytego ostrza mojego, więc muszę ja patrzeć na to. Tutaj są panowie. Dobra, to człowieku, po pierwsze do wody, po drugie ja się może tutaj przysunę, po trzecie się może zanurzę. Kurczę, się nie udało. Dobra. Panów trochę biję. Ała. No, który? Nie widziałem, jak atakuje, ale... Ale się udało. Dobra, teraz ty. Ała. 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 Czy ciebie się w ogóle da kontrować, ziom? Fajnie by było, jakby ich walnął z tego toporka, ale jak sądzę, nie mam co liczyć na to. Nie? Zostaw mnie? Ała. Idź sobie. Dobra, ten się... O! Dobra, udało się skontrować, super.
Dobra, ten się wystraszył, więc spoko. Trochę też szkoda, że właśnie zmienił się system walki, że teraz de facto jest trochę momentami nawet trudniej, jeśli chodzi o pokonywanie strażników, bo faktem jest, że ja na przykład pamiętam walkę ukrytym ostrzem w poprzedniej części, wiecie, i to było całkiem spoko, że właśnie bardzo szybko można było się uporać z przeciwnikami poprzez właśnie na przykład takie coś, że jak tracili dosłownie na chwilę uwagę, na chwilę się dekoncentrowali w trakcie walki, to już była moja wygrana. Dobra, ciebie zabiję w ten sposób. Ten strzeżony fajnie, nie ma co. I dobra, tutaj teraz bym chciała tu przejść. Tutaj teraz bym chciała tu. Dobrze. Masło maślane jak zwykle. Ale cicho. I tutaj jest... Aha, że są na innym poziomie. Czyli to są łucznicy. Dobra. Najwyraźniej. Swoją drogą, naprawdę też chyba mówiłam w poprzednim odcinku jakoś, ale dawno nie widziałam świadka żadnego. Co jest dziwne troszeczkę. Dobra, tutaj już oczywiście mnie zauważają, bo czemu by nie? Jednego w ten sposób dorwę, do drugiego biegnę. Chodź tu. Do widzenia. Nie, bo to jest takie, puść mnie, dobra. Chodź tu. Chodź. No i kolejny poszedł w pioruna. To jeszcze ty. No, tak więc prostsze metody, nie? Plus nie przysporzyło mi to w ogóle rozgłosu, więc to też jest moim zdaniem dobre. Fajna rzecz, że właśnie no, nie przysporzyło mi to rozgłosu. 14 tysięcy willi już, przepraszam, nie 14, 11 tysięcy, czyli no prawie tyle, ile mam w kieszeni. W sensie, na odwrót, ja mam w kieszeni prawie tyle, co w tej skrzyni, o. Dobra, w takim razie lecimy. Nie będę kraść gondoli, bo to trochę kontrproduktywne jest. Jakby nie było, Leonardo nie jest zbyt daleko od tego miejsca. Jeśli dobrze pamiętam. Nie wiem, może to ja się mylę. A momentami ciężko się tu nawigować, po Wenecji zwłaszcza. Chodź tu! Ha, ha, ha. Moje, nie oddam. I też mi to nie przysporzyło w ogóle rozgłosu, prawdopodobnie dlatego, że upadłam z tym kolesiem w kryjówkę, dosłownie, czyli właśnie między ludzi, między kurtyzany, akurat na chwilę tamtą, ale jednak nie zmienia to faktu, że w kryjówkę z nim upadłam na ziemię, więc fajnie. Właśnie trochę się może uzdrowię, bo widziałam, że mam pusty jeden kwadracik zdrowia, więc no. O, nie zauważyłam go, szczerze przyznam. Dopiero jak on zaczął biec, to go zauważyłam, więc już olać te 1500. Nadal jest to fajna kwota, ale już nie wiem, jakoś mnie tak... Nie mam już tego, mrówek w gadkach, żeby właśnie zdobywać te pieniądze. Te 1500. Może tak to ujmę. Powiem, że jest takie powiedzenie, że ma się mrówki w gadkach. Dobra, w każdym razie tutaj jest skarbek od razu, to możemy go zdobyć. Po czemu by nie, kto nam broni? Dawaj, przeszukiwaj Ezio, przeszukuj Ezio, przeszukiwaj, tak jeszcze czego. Słowotwórstwo ze mną, polecam serdecznie. Ja nie zrobiłam w tym momencie jednego wielkiego koła, prawda? Chyba nie. Dobra, w takim razie fajnie by było właśnie do Leonarda zejść. To nie wiem, powiedzmy, że sobie... O, tutaj wezmę. Nie do wody, człowieku. Na szczęście się sięgnął. Przy okazji, skoro jest tu medyk, to sobie uzupełnię moje utensylia aptekarskie. Skoro już je zaczęłam zużywać troszeczkę chociaż, to sobie dokupię. Okej, okay, w takim razie Leonardo. Nie tutaj Leonardo. Tutaj Leonardo. Gdzieś, nie wiem. A, bo w środku chyba... Albo na górze? A może na górze, bo do złodziei może. O, a nie do Leonarda. Kij wie. Doprawdy. Tak tutaj, na górę. No to na górę. Tak, są ustawione ogniska w całym mieście. Czyli chyba cztery. It's time. You did it. It's beautiful. See,
Now let's hope your idea works, because we're nearly out of time. Listen close, Ezio. You're going to want to fly from fire to fire. The heat of each one you pass over should lift you back up in the air again. Bene. Careful, though. There's archers out on the roofs tonight. Avoid those arrows, or it will be a short trip. I wish there was some way I could use my sword while flying this thing. Well, you do have your feet free. If you get close enough without taking an arrow in the head, maybe you could kick them off the building. Nice. It's now or never, amico mio. No dobra, w takim razie lecimy na latające ustrojstwo, sięgnąć nieba, pilotuj machinę latającą Leonarda do Palazzo Ducale. Po dostaniu się do środka zabij Carlo Grimaldiego, tak więc zatwierdź, podejmujemy się tej misji nietypowej. Będzie zabawnie. Ma cos'è? Shoot! Shoot a flying demon! Latający demon, ale jak kurczę wcześniej latałam, to nikomu to nie przeszkadzało, że latam w ogóle, nie? Dobra, w takim razie ja się zniżę właśnie, żeby nie dało radę podnieść trochę to ognisko, bo to faktycznie jest też kwestia, że wiecie, że może ognisko też nie dać rady mnie podnieść, a ja robię właśnie taką zmyłkę i lecę dalej. Aha, trochę niżej jest to ognisko, z tego co widzę, to pierwsze, więc może się zniżę, żeby... Ojojoj! Tak, załatwiło mnie, nie wiem, sznurek na pranie. To cokolwiek. Latającą moją machinę, szkoda, miałam nadzieję trochę, że właśnie damy radę za pierwszym razem. Więc dobra, ja sobie w tym momencie włączę mapę w sumie i zobaczmy, jakie jest... Wow. Jaki jest najlepsza ścieżka, żeby się udać do tego palaco. W ogóle teraz... Chyba inna pora dnia jest, mam wrażenie. Zastrzelić latającego demona! Dobra, w takim razie próbujemy. W którą stronę będzie lepiej teraz odbić? No, w lewo będzie lepiej. Tak więc na spokojnie, prawda? Do kolejnego ogniska! Ała, trochę zabolało. Mnie, personalnie, w duszę. Tak więc, no, musimy oczywiście unikać tych strzałów, bo faktycznie jak, jeśli nas dosięgną chociaż troszeczkę, to będzie kiepsko z uwagi na to, że to są płonące strzały, a jakby nie było, machina Leonarda jest z jakiejś płachty, więc... gdzie ja mam w ogóle się uda... trochę kiepsko. Ale przeżyjemy, myślę. Myślę, że po lewej właśnie jak się udamy, to przeżyjemy. Trochę naokoło, ale właśnie jak sądzę, myślę, że to się uda. Jednak. Tak więc... Ups, złapałam... dostałam strzałą latającą, tą płonącą strzałą. Chociaż powinna z drugiej strony ta strzała się szybko zgasić, patrząc na to, że jesteśmy właśnie w powietrzu z dość wysoką prędkością, więc no jak mówię, powinna bardzo szybko zgasnąć ta strzała, ale kij ją wie. Dobra, wzbijemy się trochę do góry, teraz troszeczkę na dół, znowu do mnie strzelają dziady jedne. I nawet względnie udaje mi się unikać tych strzał, kurczę, jestem zadziwiona sobą normalnie. Wiadomo też, że jak pikujemy w dół, to jesteśmy troszeczkę szybsi, więc no dobra, ale już jesteśmy na miejscu, więc się udało, hura! Przykro mi, machino Leonarda, pierwsza, która się chyba udała. Takie przypadkowe wydarzenie, co? Nie przeleciała jakaś konstrukcja tuż obok. Probably just kids with firecrackers. Come, it's your move. Dobra, w takim razie mamy niepostrzeżenie dostać się do palacu. Niepostrzeżenie mówicie, a dotarłam do punktu kontrolnego może? Bo ja bym tutaj sobie w sumie skończyła na chwilę obecną, wiecie? Czy ja dam radę stąd jakoś? Teraz strzeżony. No co to nie powiesz? Dobra, dam radę stąd, bo jest właśnie jakieś tutaj rusztowanie chyba. Nie wiem, zobaczmy. Zobaczmy, czy to się uda w ogóle. To się udało. Signore, don't drink that. You are too late. The Doge is dead. What? Carlo? Apologies, signore. But you should have listened to me when you had the chance. Seems you have failed, assassin. Forgive me, signore. I tried. Why? What was it all for? Assassino! Assassino! He's killed the Doge! The Doge is dead!
Czekajcie, bo gdzie jest mój cel w tym momencie? A, tutaj sobie zwiewa. Dobra, ja mam ostrza wybrane, więc chodź tutaj, celu mój. O, pięknie. It takes one assassin to kill another, it seems. We kill thinking it's best for us. Do we not, Messer Ezio? I do this not for myself. Compio questo sacrificio per il bene superiore. Requiescat in pace. You killed me? You killed me! Kiepsko to wygląda dla nas. Ucieknij z pałacu i pozostań incognito. To do widzenia, panowie. Miło się gadało i w ogóle, ale zwiewam od was. Tak patrzę, gdzie jest, z którą strony jest wyjście, ale... Właśnie. Teraz mnie chyba będą wszyscy gonić absolutnie, wydaje mi się. Chociaż nie jestem rozpoznawalna, więc to też jest plus. Oczywiście. Panowie, przepraszam, ale biegnie się. Panowie, po prostu ludzie. Przepraszam, ale się biegnie. Oni mnie prawie zgubili już na tym etapie, więc ja sobie po prostu biegnę. No. Sięgnąć nieba, udało się. Przy okazji chyba sekwencja się kończy, więc super. Tak, strona kodeksu zdobyta, plus chyba właśnie sekwencja zakończona. Tak, sekwencja ósma zakończona. No i super. No i dobrze, co teraz nas czeka oprócz tego, że nowa sekwencja? Nie wychodzimy raczej z Animusa. Tropiciele mogą znaleźć się nawet w kryjówkach. Zwykli strażnicy mogą mnie znaleźć w kryjówkach, więc to naprawdę nie jest nic nowego. Bo tutaj właśnie w Assassin's Creed 2 to ulepszyli, można powiedzieć, że mogą być bardziej nieustępliwi w poszukiwaniach nas, w celu naszych poszukiwań, znalezienia nas, o może tak. Wow, mamy już 10 lat od momentu rozpoczęcia tej gry, 86. No ładnie. Za Chiny nie wiem, jaki był rok w poprzedniej sekwencji, nie pamiętam. Więc no. Chociaż mogłabym sprawdzić w bazie danych w teorii. I chyba bym teraz pójść do Leonarda, tak mi się wydaje. Tak, nasz Ezio zyskał brudkę taką lekką, z tego co widzę. Ale oprócz tego się zbytnio nie zmienił. Plus przy okazji bym chciała dorwać plakat, jaki tutaj jest, bo widzę właśnie gdzieś tutaj plakaty jakieś. Więc fajnie by było dorwać, tylko że... No właśnie jakiś kurczę łatwo dostępny, ale nie ma. Dobra, to jeszcze bym sobie na chwilę sprawdziła mapę, bo właśnie mamy tutaj ostatni grobowiec asasynów, mamy tutaj jeszcze punkt widokowy, chyba też ostatni, albo jeden z ostatnich. Chyba, że właśnie jeszcze tutaj wschodni, w sensie północny wschód, o, tej mapy będzie jeszcze odkrywany, nie mam zielonego pojęcia, prawdopodobnie tak, więc zobaczymy jeszcze, ale tak, póki co się żegnamy, tak więc dzięki wielkie ludzie za oglądanie, mam nadzieję, że tenże odcinek z Assassin's Creed wam się podobał i że będziecie też oglądali kolejne, w których oczywiście będą się działy też ciekawe rzeczy, tak więc miłego dnia wam życzę, bądź wieczoru, w zależności od porów, tutaj to oglądacie, zostawcie mi łapkę w górę, komentarz bądź subskrypcję, ze wszystkiego będę się cieszyć, no i mam nadzieję, że właśnie będziecie oglądać, cześć!